przyjechała moja teściowa i idziemy chyba na ostatnią już przymiarkę mojej sukni ślubnej. Luka sobie poczeka w innym pokoju. Ja myślę, że skończmy tą osłonę. Daj mi zobaczyć dzisiaj. Nie. Sprawdźmy to. Chciałbyś? Nie. Ty nie chcesz. Nie, no ty. Edytka, mi doradzi, doradzisz mi, nie? Bo coś tutaj jeszcze pokombinujemy z gorsetem. Nie będę się doczekać. Cześć! Dzień dobry. Ukryłem. Dzień dobry. Musisz być szczera, bo ja tego nie zobaczę. Dopiero na ślubie. Ona woli szczerze, niż żeby później było, wiesz. Ale powiem ci szczerze, że teraz jak to weszło, to ja się zestresowałam. Ale bo ona tak działa, nie? Angelika tak działa. Ja mam takie, ciśnie mnie. W końcu! Ale to przez Angelikę, prawda? Teraz mi dopadło, no. Bo ona jest taka jakaś ostatnio na mocnym gazie. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Ty masz piękną sukienkę. Angelika ma. Mamy świetnych ludzi wszystkich. Twój syn się żeni. Pierworodny. No. 30-letni prawie. Jak to możliwe, że ja 30, a ty 27? No właśnie też nie wiem. My już po przymiarce. Luka! Luka! Legia! Co? Jak ładnie? Trzymi się do śni. Oddaję buty, lecę szybko na przymiarkę, więc stwierdziłam, że sobie przymierzę od razu, no bo tyle co przejdę, to jest niedaleko. To dobra. Tyle co przejdę, to akurat tak jakbym tańczyła na imprezie, nie? Wychodząc z domu, przypomniało mi się, że nie mam klucza, akurat Luka wyjeżdżał, więc przyszłam po klucz, on mi podwieźć, ja mówię, no dobra. I rozstaliśmy się na chwilę. Dotarłam już do Maverii, tutaj moja mama, moje druhny, moja świadkowa, wszystkie tutaj szyją sukienki. Dzisiaj widzę się tutaj z Olą. Ola ma przymiarkę i ja mam przymiarkę, ponieważ ja tutaj również szyję sukienkę, akurat na przebranie, nie tą główną, ale pierwszą, którą będę zmieniać od razu po tej głównej. Także zaraz mam przymiarkę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Chyba wam nie pokażę, co? Tego jeszcze nie grałam. Ja w ogóle nie wiedziałam, że mam dzisiaj przymiarkę. To ona mi powiedziała. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zdrowko. A za co? Za, mam nadzieję, oj, do nasze sukienki. Za piękne sukienki. Za udane miary. Błaga, proszę, żeby nie wchodzić. Dobrze, to ja, o, sufit. Dobra. I mierzymy. Chciałam powiedzieć, że tyle mamy filmów wspólnych, większą to my brałeś. No nie? Cały czas z przygotowań. Dobrze, zdrowia do środka. Chodź tam. Stałam na przymiarce bez ruchu, więc po prostu to jest najlepszy test, jak się stoi 10 minut w miejscu w szpilkach, a później też przedreptałam nich do domu, także cieszę się, mam już wybrane buty na zmianę do tańca. U nas cały czas przygotowania i jeszcze raz przygotowania. Teraz jestem na etapie butów na ślub. Mam już dwie pary, które wybrałam do sukni, której będę szła do ślubu i też mam jedną parę na poprawiny, natomiast cały czas szukałam czegoś ładnego i takich butów, żebym mogła przetańczyć w nich całą noc. Więc jak wiecie, co chwilę zamawiam sobie buty z marki Kazar i widziałam, jaką piękną ślubną kolekcję teraz wypuścili, więc zamówiłam sobie 5 różnych par, żeby przetestować. Pokażę wam od razu, jak te buciki wyglądają i wybiorę jedyne. Ja już wybrałam. Nie mogłam się doczekać. Chodziłam w nich, sprawdziłam, więc zaraz wam je tylko pokażę. Zobaczcie, do każdych butów jest taki woreczek w pudrowym różu. Pierwsza para jest super, ponieważ ma platformę. Dodatkowo zamiast szpilki takiej cieniutkiej mamy bardziej taki słupek. Spójrzcie w ogóle, jak ślicznie tutaj jest. Made with love. Będzie to widoczne. Made with love z takim kryształkiem. No jest to piękna, ślubna kolekcja. Kolory były różne, natomiast stwierdziłam, że pudrowy róż jest taki chyba najbardziej zachowawczy. I dalej pokażę wam kolejne pary. Oczywiście był również tutaj woreczek. I już wam mogę powiedzieć, że w tej parze nie będę szła, dlatego że będzie szła w niej moja mama. Moja mama stwierdziła, że pięknie będą wyglądały te buty na poprawinę dla niej. Zobaczcie, takie klapeczki w
kolorze takim delikatnym, beżowym i tutaj piękne kryształki. Bucik wygląda na nodze naprawdę pięknie, są wygodne, nie klapią mocno, bo czasami w takich klapeczkach ta noga gdzieś lata, a tutaj mama powiedziała, że one są bardzo wygodne. Spójrzcie tylko, jak to się mieni. Ja uważam, że jak tylko jest możliwość i panna młoda ma odkryte nogi i widać ten but, to on powinien mieć takie kryształki, takie zdobienia, bo tak to jest, zobaczcie, no taki zwykły, klasyczny but, oczywiście też pięknie to będzie wyglądało, ale to robi tutaj całą robotę. I kolejna para, spójrzcie, sandałki, bardzo wygodne, tutaj mamy obcas, no taki nie za wysoki, oczywiście tutaj pod podeszwą na każdych bucikach jest napis Made with Love i ten kryształek, i one są bardzo wygodne. Ja już kiedyś miałam takie buty i właśnie one są takie, że cała noga się trzyma, nic was tutaj nie uwiera. Z tyłu mamy zapinane te buciki na zameczek, także one są, naprawdę były w pierwszej czołówce, jeżeli chodzi o wybór moich butów. Byłam w nim ostatnio na jednym z pokazów i powiem wam, że bardzo były wygodne, przechodziłam w nich całą noc. To są takie piękne, spójrzcie tylko na te przody, ten materiał tak pięknie połyskuje, śliczne, ślubne klapeczki. Obcasik tutaj jest nie za wysoki, dzięki czemu te buty nie będą nam latać. Są bardzo wygodne, ta skórka w środku jest tak mięciutka, są tak dobrze wyprofilowane. No naprawdę mam tutaj mocny problem, bo zastanawiam się, czy nie założyć tych bucików, chociaż nie wiem, jak to będzie z tańcem, więc pokażę wam już ostatnią parę i te buty założę na 100% i na 100% przetańczę w nich całą noc, a może po prostu na chwilkę założę te, żeby tak się ładnie w nich zaprezentować. To są buciki, które wybrałam na zmianę, są mega, mega wygodne, do tańca idealne, mają nie za wysoki obcas, tutaj jest bardzo ładna, zobaczcie, taka klamerka, taki ring złoty, są w kolorku takim pudrowo-różowym, beżowym. Uważam, że na ślubne buciki idealne i muszę wam powiedzieć, że moja mama w Kazarze również zamówiła sobie takie podobne buciki, jeżeli chodzi tutaj o model. Też są zapinane tutaj na kostkę, też mają taki obcas, natomiast różnią się tylko tym przodem. Bardziej jest takie są paseczki tutaj. Poza moją mamą, mojej mamy przyjaciółki również zamówiły sobie buty w Kazarze na ślub, do nas, do tańczenia, także coś w tym jest, że wszystkie zamówiłyśmy z Kazara, a tak naprawdę zamówiły z mojego polecenia, więc serdecznie mogę wam je polecić, jeżeli będziecie brały ślub i będziecie się bały, że ta noga gdzieś, nie wiem, będzie was bolała, uwierała. Te są mega. Wrzucę wam tutaj w opisie linki do tych wszystkich butów, bo zawsze mnie prosicie, także będziecie mogły sobie przejrzeć. Tam jest jeszcze wiele, wiele innych butów, które będą się też nadawały na ślub, także zerknijcie do opisu i tam wszystko będzie widoczne. Chcesz pędzle? Tak. A paluszkiem możesz się pomalować. Paluszek i możesz na buźkę. Dobrze, ja po prostu widzę to, że jak cały czas jej zabraniam, to ona cały czas mi wykrada i się maluje, więc jak może dam jej paletkę, pomaluję się nią, to już nie będzie takiej potrzeby i nie będzie mi broiła w kosmetykach. To nie jest do ust, Charlie, to jest do oczków. Do oczek, do oczków. Oczka możesz pomalować tutaj, o, policzki jak chcesz. Ona się szykuje po prostu na bal. Na wielki bal już się szykuje. Pokaż, a ty w ogóle coś tutaj nakładasz? Nie. A ty takie jaśniutkie, no to bardzo ładnie. Mi się to. Mala. Nie, te chyba niepotrzebne są takie. O, nie. To za ciemne są. Tutaj masz takie jaśniutkie, zobacz. No to tam mala. Oko? No, oko. O, jesiu. O, super. Nie. Mogę ocenić, czy jest ładnie? Pokaż się. Nice. Pani Lesiu, widzi pani, co ona robi? Super. Ładnie? Dalmatyńczyk. Na twój dzień na weselu, bo tak zrobię. No mówię właśnie, że się szykuje już na wesele. Wyglądasz, jakby to jakaś przemoc domowa była. Jak można się tak pomalować? To już dziękujemy, bo dobra? Już zabieram. Ale już koniec malowania. Idziemy zmyć. Dobra? Bo mama musi wychodzić zaraz. Przyjechał dziadek prosto z Włoch i zobaczcie, jaki dziadek w McQueenach. McQueeny wjechały, odpicowane. No na co chodzi, no? Widziałam, jaki piękny prezent dla Charlotki przywiozłeś. Ale oczywiście. Wow! Kieska no, z Włoch? Cudo! Wow! Cuda nie widy. Cudo! Ale ci dziadzio przywiózł. Z Julią wybierałeś, czy sam? Tak.
Wow. I tu jeszcze limoncello dostaliśmy z takimi kieliszeczkami. Delikatnie może, ale ślicznie, co? Piękna jest ta sukieneczka, ślicznie Niuniu wyglądasz. Niunka, pięknie wyglądasz. Chyba się sobie podoba, zobacz, zobacz. No. Jak się kręci. Pięknie. O, tak. No gryź. O. Jadę na moją fryzurę próbną do Gaczorek Team, bo dziękuję, mój wybawca. Dziękuję bardzo. Pa! Niestety, ale zrobiło mi się jakieś zajady po prostu przez to, że cały czas się oblizuję. I Luka mi tutaj przyniósł witaminę B i maść. No tak słabo, żebym z takimi zajadami już do ślubu. A u mnie zawsze jest tak, że ja po prostu bardzo oblizuję i obgryzam usta, dlatego zawsze mam takie brzydkie. A teraz, żeby nie obgryzać, to robię tak. I po prostu mam tak popękaną tutaj skórę, że muszę jakoś zadziałać na to. Michał, ja wiedziałam, że ty jesteś zdolny od zawsze, ale że ty zrobisz coś tak świetnego, w życiu bym nie powiedziała. Naprawdę. Jak Al. Cudownie, cudownie. Słuchaj, wszyscy będą na pewno mówić o twojej fryzurze. Będzie się trzymało trochę dobrze. Ja się zastanawiam, jak z tego można coś ładnego teraz zrobić. A to już koniec. Tylko podepnijmy ten dół. I ja chciałam tylko tutaj się pożalić w tym filmie, że takiej ładnej herbatki to nawet mnie nie robią. Ja byłam tutaj, słuchaj, jestem tutaj drugi raz, już drugi raz taką dostałam. Tak, bo wszyscy wiedzą, jaka jest dla ciebie. Za każdym razem, jak przychodzę gdzieś, każdy się stara nad herbatą dla mnie. Chyba po prostu wiedzą, że jestem smakoszem herbaty. Tak, bo ty zawsze dodajesz te ładne herbaty. Ja pamiętam w tych twoich vlogach zimowych. Patrzcie na to. No nie mogę. Ej, jaka tu jest przestrzeń w ogóle, możesz tutaj coś schować. Pod wiązkę. Tak. Przed chwilą miałam już pierwszą fryzurę, ale teraz zmieniamy, testujemy, robimy różne opcje i tutaj jest mój strażnik Teksasu. Hello. A jakbyśmy zrobili się tak? To tak prędzej, to ja o tym myślę. Ładnie też. Pokażę, ale będzie pięknie. No dobrze. Robimy teraz ogólnie drugą fryzurę, już pierwsza była i teraz tak wymyśliliśmy, że taki kucyk będzie. Ale to jeszcze chyba nie finalna wersja, tak? Nie. No i teraz musimy wypróbować, jak będę tańczyć. Tańczyć? No, musimy być facetem, nie odkręcić. Ja nie wiem tańczyć. Czekaj, jak to nie? Czekaj, jak na weselu, a nie jak na... Dobra, jak się na weselu? Ja nie wiem, byłam rada. To ja się... Czekaj, to trzyma się. Jak to wygląda? Ty oglądaj w lustrze od razu. Oglądaj w lustrze, ja się tam nie widzę. Słuchajcie, nie umiem tańczyć, nie przejmijcie się. Dobra, dziękuję. Ładnie, bardzo, ale szczerze, jakby ten kustyk był... Bo jak widzisz, on będzie mi się wydaje, on jest super i bardzo ładnie się rusza, ale tak, moim zdaniem tu za płasko, powinno być tak, żeby nie było naleśnika. Jakby był ciut dłuższy, to by było cudownie.